Justyna Kowalczyk zdobywa kolejny szczyt. W wyprawę zaangażowała syna. Realizuje życzenie Tekielego. Justyna Kowalczyk spełnia obietnicę daną mężowi. Kacper Tekieli razem z żoną i synem wyruszał w górskie wycieczki. Po jego śmierci sportsmenka nie poddaje się i realizuje ich wspólną pasję. Justyna Kowalczyk to ceniona biegaczka narciarska. Czterokrotnie sięgnęła Pucharu Świata. Jako sportsmenka często spędza wolny w górach. Do niedawna w podbijaniu szczytów towarzyszył jej mąż Kacper Tekieli. 17 maja bieżącego roku sportowiec odszedł. Zginął w Alpach podczas realizowania kolejnego ambitnego celu. Opuścił tym samym ukochaną i syna Hugona. W sieci możemy zaobserwować, jak Kowalczyk spędza czas po stracie męża. Justyna Kowalczyk ponownie w górach. W wyprawę zaangażowała syna. Sportowiec zginął wskutek lawiny, która spotkała go podczas wchodzenia na szczyt Jungfrau w Szwajcarii. Pod koniec maja odbył się pogrzeb Kacpra Tekielego. Został pochowany na cmentarzu Oliwskim w Gdańsku. Podczas ceremonii nie zabrakło wzruszającej przemowy ze strony Kowalczyk. Będziemy żyć tak, jak Kacper nas nauczył. Nauczył nas, że trzeba żyć, bo życie jest za krótkie, żeby się przejmować pierdołami. Będziemy zdobywać góry, powiedziała sportsmenka. Niemalże natychmiast zaczęła dzielnie realizować te obietnice. Już 1 czerwca zabrała syna na górską przejażdżkę rowerową. Nieco później obrała kolejny cel, Luboń Wielki. W tej wyprawie również towarzyszył jej niespełna 2-letni Hugo. Mający na sobie bluzę i okulary przeciwsłoneczne, dumnie trzymał w ręku gałązkę. Był przy tym zapięty w foteliku rowerowym. Mimo ogromnej straty Kowalczyk stara się stworzyć dobre warunki do rozwoju dla syna i być jak najlepszą mamą. Wyprawę relacjonuje na Insta Stories. W tle słyszymy piosenkę Eltona Johna Rocketman. Justyna Kowalczyk wstawiła na Instagrama wzruszający wiersz. Sportsmenka nie szczędzi chwytających za serce wpisów po odejściu jej męża. Ostatnio podzieliła się z fanami wierszem Wisławy Szymborskiej. Umrzeć, tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami. Nic niby tu niezmienione, a jednak pozamieniane. Niby nieprzesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma, czytamy.